Siemanko, witam Was na naszym kanale Hype World TV, nazywam się Efim, ale możecie mówić mi Jeff. Mam dla Was dwa ogłoszenia. Pierwsze ogłoszenie jest takie, że niestety z powodu koronawirusa nie nagrywamy odcinków, ale robimy to ze względu na Wasze i nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Wrócimy do tego od razu, jak sytuacja się unormalizuje, będzie można wychodzić, nie obawiając się, że się kogoś zakazi albo że się samemu zachoruje. Więc no co, czekajcie tak jak my, a na razie zostańcie w domu, żeby się szybciej to się skończyło. Jeżeli chodzi o drugie ogłoszenie, to jest takie, że od jakiegoś czasu zastanawiałem się nad vlogiem na naszym kanale, gdzie moglibyśmy się lepiej poznać, gdzie mógłbym odpowiadać na jakieś pytanie Wasze, oczywiście, które możecie zostawiać tutaj dole w komentarzach. No i co, będę poruszał różne tematy z dziedziny mody, ale może i nie tylko, może to będą jakieś inne rzeczy, może jakieś innymi zainteresowaniami z Wami się podzielę. No i co, dajcie znać, czy to jest spoko, czy jednak lepiej, żebym się skupił na odcinkach i montowaniu i vlog to jest dla mnie. No co, to idziemy. To pytanie pojawia się często wśród moich znajomych, albo ludzi, których poznaję, albo też w internecie. Skąd w ogóle jest moje imię? I tak dalej. Nie jest to żaden pseudonim. To jest moje prawdziwe imię w dowodzie. To jest zabawna historia, ponieważ moi rodzice, jak i ja, pochodzą z Rosji, ale wszyscy w mojej rodzinie mają typowo rosyjskie imiona. Mój brat ma na imię Dmitri, moja mama to jest Anna, tata Aleksander. No i nie wiem, chyba im zachciało się jakieś egzotyki w życiu, no i jestem ja, Efim. Ale wiecie, to imię ma dobre znaczenie, bo pochodzi z greckiego i oznacza człowieka, który niesie dobro, więc mam nadzieję, że gdzieś tak. Nie wiem, na początkowo kiedyś nie lubiłem, tak nie, znaczy nie to, że nie lubiłem, ale nie do końca akceptowałem swoje imię. Nie wiem, może poprzez otaczające mnie środowisko, które nie do końca ogarniało, o co chodzi, dlaczego jest tak wyróżniające się i tak dalej. Natomiast z biegiem czasu naprawdę doceniłem to i no, czuję, że jednak to imię mi pasuje i no, z dumą go noszę. Dobra, możemy przejść do następnego pytania. Tak, jestem z Rosji. Tam się urodziłem. Urodziłem się bardzo daleko stąd. Urodziłem się w Magadanie. Tu Wam wrzucę mapkę, żebyście mogli zobaczyć, gdzie to jest. Natomiast jak byłem mały, moi rodzice się przeprowadzili do Soczi i tam mieszkałem 17 lat. No i co, to mogę Wam opowiedzieć, to było super miasto nadmorskie, bardzo często siedziałem nad morzem, tak samo się kąpałem, więc trochę mi tego brakuje w Warszawie, no ale to też jest swój klimat, wielkie miasto, jednak to jest inaczej. Dlaczego przyjechałem do Polski? Ponieważ było to marzenie mojej babci. Tak się składa, że jest Polką i walczyła w Armii Krajowej. Mieszkała w Wilnie, wtedy to była Polska. No i niestety za swoją działalność antykomunistyczną dostała 10 lat łagrów na Syberii. No, to były chore czasy. Wiele osób niestety tak skończyło, no ale no cóż, taka była historia. Łagru poznałem mojego dziadka, który też siedział, akurat był Rosjaninem, ale siedział za działalność antykomunistyczną. Miał krótszy wyrok, bo 5 lat, ale doczekał się na moją babcię. Później się urodziła moja mama. Mieszkali w różnych miastach w Rosji, natomiast ostatecznie osadzili się w Soczi. Stamtąd moja mama, jak już była dorosła, pojechała na studia właśnie w Magadan i tam poznała mojego tatę. No i urodziłem się ja. Co prawda nie żyliśmy tam długo, znaczy ja nie żyłem długo, moi rodzice byli ponad 10 lat. Natomiast ja, jak miałem 3 miesiące, razem z nimi oczywiście, przeprowadziłem się do Soczi. No i tam spędziłem większość swojego życia w Rosji, czyli 17, no 16, niepełne 17 lat. No, było to piękne miasto, oczywiście wcześniej w Polsce mało kto go kojarzył, natomiast po Igrzyskach Olimpijskich chyba wszyscy wiedzą, gdzie jest Soczi, ale jak coś też pokażę tu mapkę, Magadan versus Soczi, jakie są odległości. No ale wracając do głównej historii, moja babcia całe życie chciała wrócić do ojczyzny, którą dla nią
była Polska i no niestety nie miała możliwości bardzo długo, ponieważ było ciężko udowodnić, że jest Polką, ponieważ wszystkie papiery były zniszczone przez NKWD. No, jakby nie bardzo była taka możliwość, żeby udowodnić jej rodowód. Ale 10 lat temu taka możliwość się pojawiła, tylko że no, moja babcia już miała 85 lat, więc sama raczej nie mogła wyjechać. Więc musieliśmy podjąć taką rodzinną decyzję, no i przejechaliśmy tu. W zasadzie na początek do Krakowa. No był to ciekawy czas dla mnie, bo poszedłem od razu do drugiej liceum, nie mówiąc nic po polsku. Jedyne co to mogłem powiedzieć ewentualnie kurwa, bo tego się nauczyłem od ziomków na osiedlu. A po 2 latach miałem zdać maturę. I jakoś to zdałem, kurwa, nie wiadomo jak, ale jakoś zdałem. No i co? Po tych 6 latach w Krakowie mieszkam w Warszawie, no i robimy program dla Was. Modą interesuję się od dawna, odkąd w zasadzie siebie pamiętam. Też pamiętam, jak rodzice mnie ubierali w jakieś tam rzeczy, które kupowali. Ja nigdy nie chciałem, zawsze chciałem ubrać się tak, jak ja chciałem, więc chyba z dzieciństwa. Ale tak się składa, że moda to nie jest tylko moim zainteresowaniem, ale też no, moim doświadczeniem zawodowym. W sumie zaczęło się to od takiego konkursu w Krakowie. Nazywał się Przełapani na modzie. Generalnie polegał na tym, że co miesiąc najpierw wybierali najlepiej ubrane osoby, mężczyznę i kobietę. No i tak wygrałem najpierw miesiąc, a na koniec była taka duża gala, gdzie było właśnie 12 facetów, 12 kobiet i wybierali taki zwany look roku. No i wtedy właśnie wygrałem look roku, to chyba w 2015 było. Później zacząłem pracę w marce Rage Age, to jest taka polska marka. No i co? Najpierw pracowałem jako sprzedawca w sklepie w Krakowie, później pracowałem jako sprzedawca w sklepie w Warszawie i później jakoś tak już zacząłem się zajmować marketingiem w tej firmie i również w Pruchniku. No i co? Tak naprawdę było dużo ciekawych rzeczy, tam miałem doświadczenie z sesji, choć zazwyczaj wcześniej miałem doświadczenie na sesjach jako model, ale właśnie w tej pracy miałem doświadczenie z organizacją sesji, z pracą, z modelami itd., itd., czyli poznałem to od drugiej strony. No i ostatni rok byłem brand managerem w tej marce, czyli byłem odpowiedzialny za komunikację itd. Więc jakby, jeżeli chodzi o modę i prowadzenie brandu, też wiem trochę więcej niż tak po prostu człowiek pasjonat, bo byłem w środku i wiem mniej więcej jak to powstaje. Dzięki temu też doceniam kunszt różnych marek, które prowadzą swoją komunikację w taki sposób, że trafia do bardzo dużej ilości osób. No jest to oczywiście ich zasługa i przyjemnie to się ogląda. Teraz odpowiem na pytanie, które zadajemy sami tak naprawdę na naszych odcinkach. Jeżeli chodzi o mojego ulubionego projektanta, to ci jest ciężko to powiedzieć. Ja wyróżniam dwóch dla siebie. To jest Demna Gwazalia, który stworzył markę Vetements. Obecnie jest też projektantem w Balenciadze, choć nie jest już projektantem Vetements. Vetmo. Różnie nazywałem tą markę. Ale on zdecydowanie wprowadził coś ciekawego w modę. Mianowicie takie rzeczy codzienne, w których się chodziło na co dzień. Bo było wygodniej, było super. Taka moda ulicy. Dzięki niemu pojawiło się jako high fashion, właśnie marce Balenciaga, no i Vetements. No i oczywiście drugim wyróżnionym projektantem przeze mnie, choć wiele osób się śmieje, że innych ludzie nie znają, to jest Virgil Abloh, bo on zrobił bardzo podobną rzecz, tylko rzeczami sportowymi. Chociażby kolaborację z Nike'em, to, że te buty są tak popularne, nie jest przypadkiem, tylko że on zobaczył, że to jest bardzo takie rzeczy kultowe. Przecież wiele sneakersów mają wartość nie tylko jako but, tylko też historię, którą niesie ze sobą. I właśnie on, bazując na tym, zrobił świetną kolaborację z Nike, wniósł coś nowego w te modele. No i dzięki temu sprawił, że buty, które są wygodne i których się używa na co dzień, stały się high fashion. Dlatego doceniam go. No i oczywiście doceniam go za pracę w Louis Vuitton, to co on włożył w ten brand,
to, co włożył w nowe projekty, zastosował nowe techniki. Naprawdę moim zdaniem bardzo odmłodził tą markę. No i wygląda, no teraz jest taka, jaka jest i wygląda super. I naprawdę jak się ogląda pokazy Louis Vuitton, no to kopara opada. Zajebiście, zajebiście to wygląda. No i jak ktoś nie oglądał, to polecam. Mogę wrzucić tu link też na dole. Jeżeli chodzi o rzecz, z której byłem najbardziej zadowolony, jak sobie kupiłem, to są to buty Balenciagi. Jest to mój ulubiony itemik. Jak zauważyliście, prawie w każdym odcinku jestem w tych butach, bo niestety tak mam, że jak już coś mi się podoba, no i kupuję coś takiego, co bardzo chciałem, to po prostu katuję to. Tu mam te buty. No moim zdaniem one są po prostu zajebiste. Jak się patrzy na nie, to widać, że naprawdę od strony projektowej wykonana została duża praca. One są chyba trzywarstwowe, więc no jest to coś niesamowitego. Też mimo wszystko, jakby się wydawało, że są duże, więc mogą być niewygodne, ale są zajebiście wygodne. Można w nich chodzić jak w zwykłych sneakersach bardzo długo. Przynajmniej ja się nie męczę. Oczywiście też myślałem wcześniej nad triplami, ale no jak zobaczyłem ten boost, stwierdziłem, że triple już są zajechane. Wolę mieć coś świeższego. I naprawdę nie żałuję. No oczywiście zrobiłem jakiś kostomik, bo lubię przerabiać swoje rzeczy. Generalnie uważam, że najlepiej się inwestuje właśnie w buty. Bo cały look może być nawet z lumpa, ale jak masz zajebiste buty, to na pewno będzie się wybijał. Zresztą sprawdzone nie jeden raz. Jeżeli chodzi o itemy, które chciałbym mieć i na pewno będę miał, są takie dwa. Najbardziej to chciałbym mieć buty Gucci. To jest takie brzydkie z kamieniami. Nie wiem dlaczego, ale po prostu no, bardzo mi się podobają. Co więcej, byłem na targach butów we Włoszech i po prostu obserwowałem, jak kurwa każdy producent używa podeszwy od tych butów dla swoich projektów. To też moim zdaniem jest w jakiś sposób kultowy but. A jeżeli chodzi o tą rzecz, to są to buty Versace Chainy. Też dla mnie wyglądają zajebiście, są niepowtarzalne moim zdaniem, więc też chciałbym je mieć. Ale pewnie niedługo będę miał. Pochwal się, jak już będą w mojej kolekcji. No i co, dziękuję, że zostaliście ze mną do końca. Mam nadzieję, że Wam się podobało, a nawet jak nie, to dajcie znać w komentarzach. Włączcie powiadomienie, żeby być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał, no i dajcie kurwa lajka. A tymczasem, nara.